dobry. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym się różnią naturalne konsekwencje od logicznych konsekwencji i od kary. Ponieważ tak jak przypominam, w pozytywnej dyscyplinie nie stosujemy kar ani nagród, dlatego że założeniem kary jest to, żeby dziecko po karze poczuło się gorzej, żeby potem zaczęło zachowywać się lepiej. A ludzie zachowują się źle, bo już czują się źle, więc jeśli pogarszamy stan dziecka, to ono nie ma szans zachowywać się lepiej. Niczego się nie uczy w karze. Uczy się kilku rzeczy, ale to może w innym filmiku i zupełnie nie tego, czego my chcemy, żeby się nauczyło. Nazywam się Joasia Baranowska, jestem edukatorką pozytywnej dyscypliny i coachem mam na własnych zasadach. I od 5 lat promuję pozytywną dyscyplinę w Polsce. Tutaj widzicie książkę pozytywnej dyscypliny, którą wydałyśmy razem z zespołem pozytywnej dyscypliny i możecie ją kupić w internecie, także w naszym sklepie internetowym. I znowu, dzisiejszy filmik jest zainspirowany Waszym pytaniem, więc bardzo zachęcam Was do pisania do nas, czy w grupie pozytywnej dyscypliny spełnieni rodzice pytań, bo to pomaga nam tworzyć takie filmiki. Naturalne konsekwencje. Tu mam mieszane uczucia. Czytałam na naszym forum w grupie, że ktoś mówił, że to po prostu kara, ale inaczej nazwana. Trochę też tak myślę, ale trochę nie, bo to zależy od podejścia. Zgadzam się, że karę wykrzykujemy w złości, a naturalną konsekwencję mówimy spokojnie i świadomie. Tu mam kilka przykładów i proszę o interpretację, czy dobrze robię i rozumiem. Przykład pierwszy. Gdy córka zepsuje zabawkę lub nie może jej znaleźć, mówię, że nie uważała i popsuła. Albo nie odłożyła na miejsce i nie może znaleźć. W domyśle nic mi do tego, ona to zrobiła i konsekwencją jest to, że nie ma zabawki albo musi ją znaleźć. No i teraz tak, ja wiem, że ta klientka, która napisała pytanie, jej córeczka ma 3,5 roku. To jest bardzo małe dziecko. I teraz tak, jeśli nie nauczyliśmy dziecka, nie wiem, porządku, odkładania rzeczy na miejsce, znajdowania rzeczy, to jakby to zagubienie, dziewczynka szuka swojej zabawki ulubionej i jest w tym bardzo zagubiona. No i teraz tak, rzeczywiście naturalną konsekwencją jest po prostu zostawienie tego, tylko pamiętajcie, to co jest bardzo ważne w naturalnej konsekwencji, to to, że nie gderamy, nie mówimy, a nie odłożyłaś na miejsce i teraz nie możesz znaleźć, bo to jest właśnie gderanie. Przecież to jest oczywiste, że nie odłożyła na miejsce, nie może znaleźć, właśnie dlatego przyszła do nas z pomocą. Po co to powtarzać? To nie jest pomocne, to nie jest wspierające. Wspierające jest powiedzieć, o, przykro ci z tego powodu. Rozumiem, no to jest strasznie trudne tak nie odkładać na miejsce. Po to, żeby postawić się po stronie dziecka, żeby dziecko czuło, że współczujemy mu naprawdę i być może z tej perspektywy wymyślić jakieś rozwiązanie, które będzie działało na przyszłość, dlatego że naturalne konsekwencje pozwalamy dziecku doświadczyć po to, żeby ono się czegoś nauczyło. Jeśli będziemy zwiększać jego stres, mówiąc, a nie odłożyłaś na miejsce i teraz masz, no to zwiększa stres dziecka i dziecko się wtedy nie uczy. A jeśli łagodzimy emocje dziecka, mówiąc, o rozumiem, to musi być strasznie przykre, wiesz, no ja też czasem czegoś nie odłożę i w ogóle nie mogę tego znaleźć, no tak się czasem kurczę zdarza. Kurczę, co my możemy z tym zrobić, żeby po pierwsze znaleźć tą zabawkę teraz, a po drugie, żeby na przyszłość taka sytuacja się nie stała. Bo chcemy doprowadzić do momentu, kiedy poszukamy razem z dzieckiem rozwiązania i najlepiej, żeby dziecko tutaj nauczyło się wyciągać wnioski. Co ono może zrobić następnym razem? Albo jak możemy zacząć szukać? Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić w pozytywnej dyscyplinie, to wiesz co, chodź, to poszukamy razem z dzieckiem, razem z tobą, poszukam tej zabawki. Czyli znowu stajemy po stronie dziecka, pokazujemy, że jesteśmy razem z nim w tym problemie i razem szukamy tej zabawki. I potem właśnie wyciągamy wnioski i zastanawiamy się, co możemy zrobić, żeby takie sytuacje się nie zdarzały. Ale to nie ma być znowu nasza ocena. No wiesz, to następnym razem to odkładaj na miejsce, bo coś tam, bo dzieci tego nie słyszą. No to są nasze mądrości, to łatwo powiedzieć odkładaj na miejsce. A może tak naprawdę no, dziecko w ogóle nie rozumie, co znaczy jest odkładanie na miejsce. Więc jeśli spytamy dziecka o rozwiązanie, nawet 3,5-letniego, to co ty możesz następnym razem zrobić? Jak możesz bardziej pilnować swojej zabawki? To ono może też wpaść na takie pomysły, na które byśmy nie wpadli, że to ja bardzo zawsze będę opilnować, żeby odkładać moją ulubioną lalę do łóżeczka, żeby ona sobie spała w ciągu dnia. Tak? Czyli to jest bardzo konkretny obraz, bardzo konkretne rozwiązanie, które z dużym prawdopodobieństwem będzie już realizowane. Tak? Czyli podsumowując, w naturalnej konsekwencji nie gderamy. Stajemy po stronie dziecka, empatyzujemy, i pozwalamy mu doświadczyć naturalnych konsekwencji, ale nie pogarszając stanu dziecka jakimś narzekaniem, mówieniem, a nie mówiłam, trzeba było założyć tą czapkę, teraz ci jest zimno, a? Widzisz?
trzeba mamusi słuchać. Nie, tak nie mówimy, nie. Mówimy za to, no widzisz, no tak bywa czasem, jak się nie założy czapki, to może być zimno. Mówię teraz o czapce, bo drugi przykład, który podała klientka, dotyczy czapki. Nie założenie czapki, kapci szalika, to jest mój problem, bo słyszałam ten przykład ode mnie i jako naturalną konsekwencję podaje się, że dziecko zmarznie. Dla mnie od zimnej głowy lub od stóp szybko do zmarznięcia i choroby. I na taką naturalną konsekwencję absolutnie się nie zgadzam. Co teraz? No to absolutnie nie stosuj tej naturalnej konsekwencji, jakby nie pozwalaj na to. W pozytywnej dyscyplinie mamy 50 kilka technik, 52 techniki na kartach technik wychowawczych, więc jest naprawdę bardzo dużo podejść, które możesz wykorzystać, żeby dotrzeć do dziecka, dogadać się z nim, skomunikować, stanąć po jego stronie i pomóc mu zadecydować, co będzie najlepsze przed wyjściem, tak? I nie zmarznąć. Więc jest naprawdę wiele sposobów. Tutaj i jeśli nie zgadzasz się na naturalne konsekwencje dziecka, no bo ja też się nie zgadzam, żeby moje dziecko bawiło się nożem i sobie, nie wiem, obcięło palec, tak? To nie jest naturalna konsekwencja, którą ja chcę zobaczyć. A więc to ty decydujesz jako rodzic, gdzie widzisz przestrzeń na doświadczanie świata przez dziecko. Ja zachęcam do tego, żeby ta przestrzeń była z czasem coraz większa, ale to ty dopasowujesz naturalne konsekwencje do dziecka. Inne będą naturalne konsekwencje, na które chcesz pozwolić dwulatkowi. I ja wtedy też nie miałam zbytnio przestrzeni na marznięcie moich dzieci. A inne są naturalne konsekwencje, kiedy ja widzę, że mój Antek ma 7 lat i jest zdrowy, nie żaden katarz nie zaczyna. Jeśli pójdzie i go przewieje na chwilę, ja wiem, że on marznie, że on potrzebuje tego, że on tego czuje. I nawet jak chwilowo nie możemy się dogadać, to ja wezmę tą kurtkę pod pachę albo on sobie weźmie i zaraz ją założy. Więc no... Jako rodzic masz prawo decydować. Dzieci nie zostały wyposażone w pewne zdolności psychiczne, związane na przykład z planowaniem, z przewidywaniem, nie mają tego doświadczenia i wiedzy. I dlatego jesteś rodzicem, żeby budować bezpieczną przestrzeń dla swoich dzieci i uczyć je tego życia. Taka jest moja opinia. Co ty o tym myślisz? Możesz mi napisać tu w komentarzu, bo to jest bardzo ciekawy temat swoją drogą. I też ciekawa jestem, co myślisz o tym podejściu do naturalnych konsekwencji. I kolejna sprawa. Jeżdżenie samochodem plastikowym i nieuważanie na młodszą siostrę. Prosiłam raz, drugi, w końcu powiedziałam oczywiście spokojnie i przyjaźnie, ale stanowczo, że jeśli jeszcze raz nie będzie uważać na siostrę i ją przejedzie, podejrzewam, to samochód zabiorę i nie będzie jeździła nim wcale. Czy dobrze zrobiłam? No, słuchaj, jeśli dziecko twoje zaczęło biegać z nożem, w ogóle byś się nie zastanawiała, czy je wyrwać, czy nie. Tak, to jest kwestia skrzywdzenia drugiej osoby. Nie jesteśmy istotami duchowymi, jesteśmy istotami fizycznymi. Więc jak najbardziej miałaś prawo, mamy prawo powiedzieć, kochanie, bardzo cię proszę, uważaj na siostrę, bawcie się tak, żeby razem wszyscy byli zadowoleni, żeby wszyscy się cieszyli. Czy siostra się teraz cieszy, czy jest jej miło? Bo czasem są zabawy, w których dzieci się przejeżdżają i jest świetna zabawa. Więc to jest coś, co warto wcześniej sprawdzić, czy to jest ta świetna zabawa, czy właśnie nie. I żeby to dziecko sprawdziło, dlatego zadajemy dziecku pytania, żeby to dziecko sprawdziło, czy wszyscy świetnie się bawią, bo dzięki temu ono uczy się empatii i zwracania uwagi na innych. A jeśli to my nazywamy sytuację, przestań natychmiast, bo twojej siostrze zaraz się popłacze, chociaż być może wiemy to z doświadczenia, to wtedy to przetwarzanie idzie w naszej głowie, a nie w głowie dziecka i dziecko mniej się nauczy na przyszłość. Okej? I powiedzenie tego, słuchaj, kochanie, bardzo proszę, bawcie się tak, żeby było miło, bo inaczej będę musiała zabrać ten samochód, bo on chyba strasznie krzywdzi i przejeżdża twoją siostrę i jakoś ciężko mu przemówić do rozumu. Ja bym też pewnie powiedziała, ten samochód jest jakiś groźny, pilnuj go lepiej, tak, żeby jakby to dziecko traktuje jako to dobre, a ten samochód w tym momencie, tak, musimy dopilnować, żeby się lepiej zachowywał. No ale to są takie różne poboczne pomysły na to, co można zrobić w tej sytuacji. Jeśli to wszystko nie pomoże, a my nie mamy już przestrzeni na to, żeby być cierpliwym i już nie chcemy tego, to tak, mamy prawo powiedzieć, nie, to może krzywdzić drugą osobę, nie pozwalam na to. Zabieram ci prawo jazdy, jak nauczysz się bezpiecznie jeździć, to ja ci natychmiast oddam. Nie mogę się już doczekać, kiedy ci oddam. Z tym, że no nie jest to naturalna konsekwencja, jest to logiczna konsekwencja. Logiczna konsekwencja to jest taka sytuacja, w której coś trzeba zrobić w odpowiedzi na działanie drugiej osoby, tak? Jest to takie zapewnianie bezpieczeństwa, no po prostu nie jest to naturalna konsekwencja. Oczywiście zawsze w tej sytuacji, jeśli będzie
tą emocję, warto łagodzić te emocje i pomóc dziecku zrozumieć te emocje i zauważyć, opisując je, tak, rozumiem, że jest ci przykro, to mi też jest strasznie przykro, że musiałam ci odebrać ten samochodzik, naprawdę nie chciałam tego, tylko kurczę, on, nie mogliśmy jakoś go dopilnować zupełnie. I tak, kara jest wtedy, kiedy my zakładamy, że działanie ma za zadanie sprawić, że dziecko będzie się czuło gorzej, i albo nieświadomie sprawiamy, że dziecko czuje się gorzej poprzez obwinianie go, bo ty tak zawsze, ja nie mogę już tego na to patrzeć, jak tak możesz, tak? Czyli wbijanie jeszcze dziecka w poczucie winy. Natomiast jeśli tego nie robimy, tylko łagodzimy emocje, no to jest to logiczna konsekwencja. To pomaga? I cztery. Wiecie co, nagram o tym filmik zupełnie oddzielny. To już zostawmy. Tak? Więc czym się różni logiczna konsekwencja od kary? Logiczna konsekwencja jest taką sytuacją. Ja nie wiem, tutaj chyba też nawet nie była to logiczna konsekwencja. Po prostu jest to nasze działanie w ochronie jakby drugiej osoby, prawda? Mamy prawo chronić drugą osobę przed krzywdą, więc jakby tutaj nie było przeprowadzonych kroków logicznej konsekwencji. Ja przypomnę może, że logiczna konsekwencja to jest taka sytuacja, w której dziecko bierze aktywny udział w rozmowie o tym, co się zadziało, jakie mogą być rozwiązania, co się popsuło, co wymaga naprawienia. Więc to jest taka sytuacja już bardzo spokojna, w której jesteśmy po tej samej stronie i zastanawiamy się, no co trzeba zrobić z tym rozbitym wazonem, żeby babci już nie było przykro, tak? Bo dwie rzeczy się popsuły, rozbity wazon i przykrość babci, i jak to naprawić. Więc to jest bardziej logiczna konsekwencja. I uwaga, tu jest jeszcze właśnie, nie, to jest jeszcze ważne, żeby to dopowiedzieć. No i to nie przykład, tylko takie pytanie. Najlepszą karą dla starszej córki jest zabronienie oglądania bajek. I teraz pytanie, czy to kara, czy naturalna konsekwencja? Jeśli wypowiedziana spokojnie i stanowczo. No nie, nie, nie. Naturalna konsekwencja nie wymaga od dorosłego żadnego działania. Ok? A to wymaga, to po pierwsze. Logiczna konsekwencja ma być powiązana. Tak? Czyli jest kilka zasad logicznych i naturalnych konsekwencji. Logiczna ma być powiązana, pełna szacunku, proporcjonalna do tego, co się zadziało i pomocna. Zabranianie bajek czy czegokolwiek, zabieranie czegokolwiek w odpowiedzi na to, nie wiem, że dziecko nie posprzątało, albo nie wiem, zabranianie podwieczorku, bo dziecko nie zjadło obiadu, nie jest powiązane. Zabranie bajek nie jest powiązane, czyli jest to zupełnie z innej kategorii rzecz, tak? To już jest kara, bo to jest coś, co w ogóle jest, no nie związane. Poza tym nie jest to pomocne. Komu to pomaga, że dziecko nie obejrzy bajek? No nie, może powiecie, że dziecku nie. Pomocne to jest takie zachowanie. My oczekujemy zadośćuczynienia za jakiś czyn, tak? Czyli zrobienia czegoś, na przykład zbił się ten wazon i tak rozmawiamy z dzieckiem, żeby uświadomić mu, że babci jest przykro, że być może ono może ten na wazon jakoś odpłukupić, że trzeba może babci narysować laurkę, tak? Czyli zadośćuczynienie, zrobienie czegoś pożytecznego, przydatnego społecznie, bo dzięki temu dziecko widzi, że robiąc przydatne społeczne rzeczy jest akceptowane, jest kochane, jest nie bardziej kochane, to źle sformułowałam, ale że ono ma siłę wewnętrzną, żeby pożyteczne rzeczy wykonywać i żeby naprawiać to, co się zepsuło, bo każdy od czasu do czasu coś zepsuje i czasem nam to nie zadziała. Więc dla mnie logiczne konsekwencje są taką informacją o świecie, że świat jest naprawialny, że nie musimy już teraz do końca życia myśleć o sobie źle, tylko możemy po prostu coś wziąć z tym zrobić, bo każdy od czasu do czasu traci panowanie nad sobą i robi coś głupiego. No tak, zabranienie bajki absolutnie nie jest logiczną konsekwencją i z niczym nie jest powiązane. Więc tutaj trzeba było pomyśleć o jakichś innych metodach. Jeszcze raz Was proszę, napiszcie mi, w czym Wam pomagają te moje filmiki, ten filmik, co z niego wyciągacie. Jeśli Wam się podobało, to proszę o polubienie, być może zasubskrybowanie kanału. I tak, polubimy. I udostępnienie u siebie na Facebooku. Bo to jest chyba takie dobre, jeśli uważasz, że to jest ważne dla rodziców i tobie pomaga, to pewnie innym osobom też pomoże. Więc zachęcam cię do tego serdecznie. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem w pytaniach i odpowiedziach. Joasia Baranowska, edukator pozytywnej dyscypliny.